Dzień dobry, nazywam się Marek Grzesiak, zajmuję się sprzedażą samochodów dostawczych w Toyota Wałbrzych Nowakowski. Dzisiaj opowiem Państwu parę słów na temat elektromobilności oraz samochodów dostawczych elektrycznych w naszej gamie. Także zapraszam na przejażdżkę i parę słów na ten temat. Jedziemy na wycieczkę. Do pokonania mamy 52 km. Przemieścimy się z oddziału Wałbrzyskiego Toyoty Wałbrzych Nowakowski do Jeleniej Góry, aby zawieźć dwa komplety kół. Auto, którym się poruszamy, jest to ProAce w wersji elektrycznej z baterią pojemności 75 kWh. Dzięki czemu możemy pokonać przy pełnej naładowanej baterii dystans nawet do 330 km. Auto generuje moc 136 koni mechanicznych, płynność ruszania, wykorzystywanie energii, rekuperacja, hamowanie i odzyskiwanie energii w taki sposób, żeby można było ten dystans faktycznie pokonać jak najdłuższy. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby trasę tym elektrykiem pokonywać w sposób taki już rozsądny, to znaczy poruszać się tym samochodem w sposób płynny, wykorzystywać to, że mamy rekuperację, możliwość odzyskiwania energii. Także jeżeli ktoś, kto chciałby, żeby ten samochód faktycznie te dystanse pokonywał jak najdłuższe, musi mieć świadomość i chęć wykorzystania pewnej funkcji w tym aucie. Na pokładzie mamy ładunek w wadze około 300 kg, także to są takie rzeczywiste wartości, takim jak się normalnie samochód użytkowy minimum porusza, także nie jesteśmy zupełnie na pusto, dzięki czemu możemy, że tak powiem, zweryfikować, co ten samochód będzie mógł, jak daleko, w jaki sposób przewieźć coś z punktu A do punktu B. Warto wspomnieć o ustawie o elektromobilności, która zakłada wymóg posiadania określonego procentu samochodów elektrycznych we flocie. Od 2025 roku ta wartość będzie wynosić 30% samochodów elektrycznych. Warto o tym pamiętać. Należy też wspomnieć o programie Mój Elektryk, który dofinansowuje zakup samochodu elektrycznego. W przypadku samochodu z homologacją ciężarową to dofinansowanie jest największe. Może być nawet do 30% kosztów kwalifikowanych. Czyli finalnie zakup samochodu elektrycznego, czy też wartość samochodu elektrycznego jest porównywalna z samochodem konwencjonalnym. Jesteśmy na miejscu, przejechaliśmy godzinę czasu, 52 km, z dystansu 330 km, pozostało nam 258 według wskazań tutaj licznika. Trzeba pamiętać, że to nie ma charakteru testu, jest to raczej prezentacja, sprawdzenie, nawet dla samego siebie, jak to wygląda w rzeczywistości. Bierzemy pod uwagę też aktualne warunki atmosferyczne, ciężar, jaki mamy na pace oraz umiejętności kierowcy. W gamie samochodów użytkowych mamy także ProAce City elektrycznego. Tutaj za mną stoi. Zapraszam Państwa na przejażdżkę w drugą stronę. Pojedziemy teraz z Jeleniej Góry do Wałbrzycha. Opowiem Państwu parę słów na temat tego samochodu. To jest wersja Long z baterią 50 kWh. O trochę mniejszym zasięgu. Zobaczmy jego możliwości. Zapraszam. Aktualnie poruszamy się samochodem ProAce City elektrycznym z baterią 50 kWh, która daje zasięg optymalny na poziomie 220 km. Co prawda wskaźnik tutaj pokazuje
268. Zobaczymy, jak to będzie naprawdę. Ten samochód, podobnie jak w wersji konwencjonalnej, ma taką samą funkcjonalność. Możemy spakować tutaj, ze względu na wielkość, dwie europalety. Ładowność tego samochodu to jest 800 kg. Toyota Proace City w wersji elektrycznej, ze względu na swoją funkcjonalność, wielkość, możliwości załadunkowe, doskonale sprawdzi się w zasadzie w każdej branży, ale szczególnym zainteresowaniem cieszy się wśród firm np. cateringowych, kurierskich, czyli takich, które obsługują lokalny rynek, mają częstszy załadunek, wyładunek i muszą znaleźć wszędzie gdzieś miejsce do zaparkowania. Jesteśmy ponownie w Wałbrzychu. Po pokonaniu 52 km samochód wskazuje 174 km jeszcze do wykorzystania na tym zasięgu, który ma. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski. Po więcej informacji, po samochody. Samochody są dostępne. Dostępne są też od ręki. Wersja Proace, Proace City. Także wszystkich profesjonalistów zapraszam.